Drodzy bracia i siostry, zbliża się ostatnia niedziela maja. To już w naszej archidiecezji niedziela tradycyjnej pielgrzymki mężczyzn i młodzieńców do Matki Boskiej Piekarskiej, do Matki, którą nazywamy imionami Litanii Loretańskiej, ale w Piekarach w szczególny sposób nazywamy Matką Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. W tym roku, moi drodzy, chcemy przybywać do Piekar, aby podziękować. Podziękować za nasz chrzest, za chrzest naszego kraju. Chcemy także podziękować za ten rok łaski, rok miłosierdzia ogłoszony przez papieża Franciszka. Chcemy właśnie przejść w Piekarach przez bramę miłosierdzia. Chcemy także w Piekarach podziękować za rodzinę, dlatego że pielgrzymka piekarska się wpisuje w metropolitalne święto rodziny. Chcemy dziękować za to, że rodzina jest wspólnotą i szkołą miłosierdzia. To będzie ten bardzo mocny akcent w Piekarach, akcent dziękczynienia, ale chcemy też w Piekarach prosić Pana Boga, przedstawiennictwo Matki Bożej Piekarskiej. Chcemy jej powierzać nasze różne trudne sprawy, ale chcemy też prosić o jej możne wstawiennictwo przed Bogiem. Chcemy polecać sprawy naszej małej ojczyzny, chcemy się modlić za nasze rodziny, chcemy się modlić w sprawach także górnictwa, bo wiemy, że te sprawy ciągle są trudne i ciągle wymagają odważnych decyzji. Chcemy także powierzać sprawy metropolii górnośląskiej, więc jest wiele takich intencji, które będą nam towarzyszyły, kiedy będziemy podejmowali decyzję, aby i w tym roku pielgrzymować do Piekar. Bardzo chciałbym serdecznie zaprosić wszystkich mężczyzn i młodzieńców do podjęcia trudu pielgrzymowania, do udania się do Piekar wszystkimi możliwymi środkami lokomocji, ale także ci, którzy mają bliżej, żeby podjęli trud pielgrzymki pieszej do Matki Bożej Piekarskiej. Spodziewamy się pielgrzymów także z innych diecezji i regionów Polski. Będzie ksiądz prymas w Piekarach, będą także biskupi z Afryki, żeby ukazać misyjny wymiar Kościoła i będzie także biskup z Francji. Także ze wszystkich stron tę ostatnią niedzielę maja spieszymy do Matki Bożej Piekarskiej, żeby doświadczyć wspólnoty Kościoła, żeby doświadczyć wspólnoty miłosierdzia, żeby doświadczyć wspólnoty ze sobą i z Bogiem za przyczyną piekarskiej Maryi. Raz jeszcze wszystkich bardzo serdecznie zapraszam i do spotkania na piekarskim wzgórzu. Na drogę pielgrzymowania do Piekar wszystkim z całego serca życzę szczęść Boże.